Ludzie, czy wyście poszaleli? No zbroicie się, szukacie teraz Putina, bo jakiś facet ogłosił się, że zapłaci $1 000 000, jak go dostarczą mu tego Putina, zdrowego czy martwego, na jakąś rozmowę. No martwy nie będzie mógł z tobą porozmawiać, idioto! Kretynie jeden, płacić $1 000 000 za człowieka, który jest warty 10 miliardów? Nie ośmieszaj się! No dobrze, chcecie złapać za ten milion, bo no, potrzeba pieniędzy. Przykładowo, łapiesz tego Putina, pakujesz go do bagażnika, podjeżdżasz, a to druga grupa ci odbija i ty płaczesz. Tak, płaczesz, druga grupa pakuje, szuka gościa, a facet mówi, ja z wami żadnej umowy nie spisywałem, to było tylko na pysk powiedziane. No, to był taki żart. Tak jakbym wysłał Marcina Najmana na Świętą Górę, też poszedł i uwierzył. Więc nie wierzcie w te święte góry, ludzie kochani, uspokójcie się. No, bo my szanujemy Putina. Tak, proszę Państwa, nie chce chłop zabijać, nawołuje Ukraińców, żeby zaprzestali, że to jeden naród. No przecież widać, że on chce dobrze. Proszę Państwa, trzeba się z nim dogadać. Nara!